Poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Mamy dzisiaj czwartek, od niedzieli zdążył się, że tak powiem, pan już wyradować? Co robić? Wyradować, wycieszyć, tak. Naskakać. O 7:05 już przyjmowałem pacjentów w poradni endokrynologicznej aż do godziny 16, także dokładnie wyradowałem się. Ale radość jest. A jak było wczoraj na klubie parlamentarnym? Pan był wczoraj? Nie. Byłem. Tak, był pan. No i co było? Pan prezydent elekt postawił nam wspaniałego torta. Ze świeczkami, no wspaniała kolacja. No i wszyscy się rzeczywiście radowaliśmy. A prezes? No prezes też był bardzo zadowolony. A, był w humorze. Byliśmy, no naprawdę, nawet zdjęcia porobiliśmy sobie wspólnie. No i też była bardzo, bardzo przyjemna atmosfera, no trudno, żeby nie była dobra atmosfera, ale muszę powiedzieć, że też taka wyciszona. Nie było tam, jak to zawsze mówimy, triumfalizmu, też nie było takich jakichś wielkich... Panie pośle, po 10 latach? Nie, panie Robercie, panie redaktorze, no chodzi o to, że zdajemy sobie sprawę, że sukces jest ogromny. Natomiast to nie jest jeszcze sukces całkowity i nie jest to, co sobie wymarzyliśmy. Czy nie chcecie, żeby Andrzej Duda był pod rządem? Wymarzyliśmy sobie, że wygramy parlamentarne wybory i to jeszcze no, w takiej sytuacji, że to my będziemy mieli ten mandat większościowy i... No tak, no bo to inaczej macie problem. No mam problem, ale nie, teraz nie mam takiego wielkiego problemu, bo... No nie wiecie, no, panie pośle... W sytuacji, kiedy będzie partia pana Pawła Kukiza, taki problem już chyba nie jest wielki aż. To myślicie, że z Kukizem się dogadacie? Nie, ja, panie doktorze, będziemy dążyć wszelkimi siłami i środkami, żeby wygrać te wybory samodzielnie, bo wtedy to daje gwarancję no, takich postępowań, takich działań, które... będą cechowały, albo ukierunkowane będą tylko dla dobra wspólnego i dobra ojczyzny, natomiast w różnego rodzaju alianse, sojusze, no zawsze są w jakiejś mierze uszczuplane te dobra no dla pewnych takich działań, powiedziałbym, politycznych. Panie pośle, niepotrzebnych. A kiedy ma pan zapowiedziany dywanik u prezesa? Ja? No. Jak no, była mowa, no, Polska Agencja Prasowa o tym pisała, podawała Radio Tok FM, że w tych okręgach, gdzie Bronisław Komorowski wygra z kandydatem PiSu, no to nie macie miejsc na list, nie ma miejsca na listach parlamentarnych, panie pośle, to co? Już ostatnia kadencja? Już pan się z tym liczy? No, czy też jest to nieaktualne? Jeśli partia tak postanowi, to... Czy też jest to nieaktualne po zwycięstwie? Czesław Hoc się podporządkuje. Ale Andrzej Duda wygrał. To może to no, nieaktualne? Nie, na pewno jest, znaczy nie jest to aktualne być może w takim wymiarze jak dosłownym, natomiast oczywiście jest coś takiego, że te okręgi, te regiony, które mają słabe poparcie, no to są w jakiś sposób kontrolowane i nadzorowane i to jest prawda. No i to, no to kiedy ten dywan? A dywanik zawsze jest. My a to już pan coś z panem usłyszał? Prezesem, nie, z panem prezesem nie. Się bardzo dobrze znamy, bardzo się lubimy, szanujemy. Także myślę, że panie pośle, jeśli będzie taka rozmowa, to będzie ona w atmosferze bardzo przyjaznej i wyrozumiałej. A panie pośle, a gdzie macie w Prawie i Sprawiedliwości te schrony atomowe, w których ukryliście Antoniego Macierewicza, Jarosław Kaczyński? No widziałem te memy rzeczywiście. Zastanawiam się, gdzie wy je macie, że tak zniknął nagle, więc wczoraj pojawia się konferencja prasowa i jest no, Antoni Macierewicz. Wreszcie, memy te widziałem i muszę powiedzieć, że rzeczywiście są takie zabawne. No oczywiście są pewne strategie i pewne koncepcje. No teraz... Ale panie pośle, ale pan się zgodzi z tym, że bez Antoniego Macierewicza, bez całej tej mitologii smoleńskiej, którą PiS stworzył, możecie wygrywać wybory, macie poparcie społeczeństwa. Zauważył pan to? Zwrócił pan na to uwagę? Nie, panie redaktorze, to jest tylko takie chwilowe, to jest też ułudne, bo wartości są wartościami, natomiast otoczka zawsze jest, tak? Ale liczy się zawsze nie opakowanie, nie wygląd, tylko treść. Ale tak? Panie pośle, moment, no dobra, jak pan mówi o treści, to Platforma Obywatelska niemalże na sztandarach ma wypisane Liberté, Egalité, Fraternité. Tak, tak. A nie została wybrana.
Panie, a z drugiej strony... Panie redaktorze, ale właśnie ma wypisane, ale w środku tam nic nie ma. Tam jest nicość, tam nie ma żadnego spoiwa. Tam jest, no ale dobrze, Ryszard Kalisz powie, nie zapomnijcie o Blidzie, tak, panie pośle. A jednak młodzi mówią, że wolą dać szansę PiS-owi niż czekać, no dobrze, Andrzejowi to, Dudzie, niż czekać to, na Maras lub Platformę Obywatelską. Ale panie redaktorze, czy pan nie rozumie, że to jest taka pewna Blida, to jest taka pewna narracja. Oczywiście bardzo dramatyczna sytuacja, tragiczna, ale gdybyśmy mówili, to nie zapomnijcie o panu Rosiaku, który został zamordowany bezczelnie. No dobrze, no, ale okej. Okay, no. I w wyniku tej przemysłu pogardy, tak? To byśmy to wzięli na hasło. Mam nadzieję, że nie będziemy się cofali do Narutowicza. No, oczywiście, że nie. Dlatego ja głęboko w to wierzę, ale zresztą jestem przekonany, jestem pewien, że właśnie Andrzej Duda, prezydent Elek, a zaraz będzie prezydentem, to będzie prezydent wszystkich Polaków. Naprawdę on to, co mówił, to mówił z serca, że on chce łączenia, ale, chce pośle, ale, być blisko ale ludzi, chce słuchać ale i służyć. Ale Bronisław Komorowski też pewnie zrobiłby wszystko dla nas, żeby było nam jak najlepiej. Każdy chce w wyborach, tylko pytanie, co po wyborach. Ale to o tym sobie no jeszcze nie powiemy. Nie wiem, czy każdy chce, który jeśli chce, jeśli ma się odlot taki, że się mówi, że no, trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, że to jest złoty okres rozwoju Polski, gdy tymczasem młodzi muszą wyjeżdżać za granicę, żeby móc założyć rodzinę. Co trzeci pacjent odchodzi od okienka aptecznego, bo nie stać go na wykup leku, bo są za drogie. A on w tym momencie mówi, że trzeba być ślepym, żeby to właśnie, nie widzieć, że jest złoty okres. A wicepremier Binkowska mówi, że tylko idiota i złodziej pracuje za 6 tysięcy złotych. No to jest typowy, bo z pani Binkowska już dawno odleciała, ale... No, to jest odlot, taki zupełny odlot. Ale zdaje pan sobie sprawę z używając tego... języka młodzieżowego. Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że jeżeli wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, a wy jako Andrzej Duda, tak, jeżeli wygracie wybory, załóżmy, tak, że wygracie wybory, jeżeli ci niezadowoleni, a ich jest coraz więcej, bo Polacy są niezadowoleni. Mam takie wrażenie, że chyba chcielibyśmy po trochu systemu rosyjskiego, tak? Czyli aby emerytura była na czas, aby pensje stale rosły, a co się dzieje tam na górze, to nas tak naprawdę nie interesuje. Tak. Nie ma pan takiego wrażenia, że to tak idziemy trochę w tym systemie wschodnim? Ja widzę takie... Nam jest wszystko jedno, aby nam było dobrze? No właśnie, jest wrażenie takie, że jest dość pokaźna grupa ludzi, którzy mają filozofię kranu z ciepłą wodą albo filozofię świętego spokoju. I dopóki mają co włożyć na grilla, więc wszystko jest okej, dobrze, tak? Jest, ale to jest grupa ludzi tak zwanych uśpionych po prostu, bo oni mają energię, oni mają też wartości swoje, oni mają swoje marzenia, swoje zapatrywania, ale są jakby w uśpieniu, tak? I jest druga grupa ludzi, która chce budować jakby społeczeństwo obywatelskie, chce brać sprawy w swoje ręce. A pan wierzy w to? I jest grupa ludzi, właśnie tych młodych, którzy się zbuntowali. Zbuntowali się dlatego, że muszą wyjeżdżać za granicę, zakładać rodziny, mają umowy śmieciowe. Panie pośle, ale... mamy no dobrze, ich ojcowie muszą pracować do 67 pytania. Roku życia. A jeszcze jak napisał coś na portalu, to go przyszli i zamknęli. Ale jak ktoś obraził prezydenta Lecha Kaczyńskiego, było tak samo. Chwileczkę, krzesło do psychiatryka go zamknęli. Kto idzie na mecz piłkarski, to jest kibolem. Ale to panie pośle, ludzie się zbuntowali młodzi. Ale widział pan, jaki mamy system w Polsce? Ludzie idą, robią studia, uzyskują tytuł magistra i wydaje mi się, że obejmą prezesurę w PKN Orlen. Dochodzimy do pewnego rodzaju absurdu. Brakuje nam tak naprawdę fachowców. Ale jeśli pan się dowiaduje, że PKN Orlen, tak, prezes zarabia 3 miliony złotych rocznie. No ale panie pośle, ja mogę dać panu przykłady firm, gdzie prezesi zarabiają 10 milionów rocznie. Tak, tylko że to są firmy prywatne z kapitałem prywatnym i być może jakiś tam kapitał ktoś włożył swój, nawet majątek cały, rodziny. Proponuję, żebyśmy nie wchodzili już kiedyś ze Zbyszkiem Błaszczykiem, rozmawiałem na te tematy, ale chciałem pana zapytać inaczej, bo my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. No tak naprawdę nie zatrudni pan 200 tysięcy polonistów i pozostałej rzeszy socjologów, politologów, którzy zrobili studia i tak naprawdę nie wiedzą, co mają z sobą począć i piszą nam, że są w Wielkiej Brytanii na zmywaku, bo w Polsce nie mieli pracy, bo oni myśleli, że jak skończą studia, dostaną tytuł magistra, to będą pracowali w tym zawodzie, który sobie wymarzyli, czy nie wiem, nauczycielskim, czy jakimkolwiek innym, bo tak się nie da. Nie nauczyliśmy Polaków. Mam takie wrażenie, że, tylko krótko już panu daję, mam takie wrażenie, że przez kolejne ileś 10 lat nie nauczyliśmy Polaków tak naprawdę podejmowania samodzielnie decyzji i odnajdywania się na rynku pracy. Nie wiem, czy pan czytał listy w mediach, gdzie piszą młodzi ludzie, którzy mówią, że mają gdzieś studia, nie
nie kończyli studiów, zrobili, sami się wykształcili, zdobyli swoją wiedzę i dzisiaj mają firmy i zarabiają pieniądze i tyle. I nie wiem, czy pan wie, w Kołbrzegu takich przypadków też nie brakuje, że tak naprawdę właścicielami są firm są ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia. Dobrze, ale panie doktorze, miałby pan rację, nawet w zupełności, gdyby nie jeden warunek. Gdybyśmy muszą... Państwo polskie, państwo musi dać szansę tym młodym ludziom i oni mieliby wybór. Jeśli oni by wybrali właśnie za granicę, bo byłoby tam lepiej na przykład, to ja bym jeszcze to rozumiał, że właśnie można kierować się właśnie zapotrzebowaniem, niewykształceniem itd., itd. Natomiast jeśli państwo polskie nie daje im żadnych szans, nie daje im żadnej alternatywy, i oni muszą to wybierać i muszą wyjeżdżać, jakby szukając szansy i w ogóle nie mają innego wyboru. To jest niedobre, to jest patologia. Bo jeszcze raz, panie redaktorze, ma pan rację, że jest też taka u nas przykład. Koncepcja, że idą, wszyscy robią, mają studia, tak? Ale panie pośle, pamięta pan pieniążki z Unii Europejskiej? Były pieniążki z Unii Europejskiej na zakładanie własnych firm. Ja bym chciał, że pan zadał taką interpelację, może pan się pokusi i sprawdzi. Ja wiem, że takie interpelacje już były zadawane. Ile tych firm w województwie zachodniopomorskim przetrwało więcej niż rok? No dobrze, ale panie doktorze, dziesiątki tysięcy złotych na poszczególne stanowiska. No właśnie, pracy. Albo nie stwarza im się dalej tych dogodnych warunków, bo jeśli ludzie potem, pobrali pieniądze, pieniądze z Unii Europejskiej, rybackość. Byłem ostatnio na Komisji Morskiej. Na parkingach stoją nieużywane samochody. Pokupywały poszczególne X, tak, i stoją, pokazuje się, stoją nieużywane, nieśmigane samochody. Tak robimy przedsiębiorczość w Polsce. Tak się właśnie wykorzystuje te szanse, które dostajemy tam z zewnątrz, a za 5 lat stwierdzimy, że ups. No ale właśnie, to jest clue. Bo nam się nie chce, ale panie pośle, to jest clue naszej rozmowy, że mówimy właśnie, no to jest to właśnie, że budowaliśmy najdroższe autostrady, a wszyscy podwykonawcy zbankrutowali. No to jest właśnie to. Dlatego dziwią się, na przykład mówią, skąd Andrzej Duda nagle weźmie tyle pieniędzy. A wie pan, że czasami nie trzeba znikąd tych pieniędzy nawet brać. Oczywiście my wiemy skąd, tak? Ale tylko wystarczy stworzyć klimat i stworzyć taką strategię uczciwości i pracowitości, że wiedzieć i ochrony jakby uczciwości, tej sprawiedliwości, równości. Bo jeśli ktoś wie właśnie, że musi wykorzystać ten rok czasu, tych pieniądze unijne, bo potem wie, że zginie, to on kombinuje tylko, żeby jakby nachapać się za ten rok albo wykorzystać to i potem uciekać. Dlaczego uciekać? Bo wie, że zaraz przyjdzie kontrola skarbowa, że go obciążą podatkami, że go zaczną sprawdzać, kontrolować i tak dalej. I on nie chce dalej w tym tkwić, dlatego że on wie, że będą wszyscy urzędnicy, których naprodukowano multum, będą czyhać i będą go kontrolować, aż go złapią. No najlepszym dowodem, że Kapica wydaje takim dyspozycję, że macie kontrolować 80% przypadków macie przynieść w zębach tytuł wykonawczy i egzekucyjny. Ale to się zmieni? Więc właśnie o to mi chodzi właśnie, że my proponujemy, my gwarantujemy, że właśnie musi zapanować uczciwość, pracowitość, równość i sprawiedliwość. Musi to zapanować. No to takie piękne. No, ale to ja wiem, że to jest piękne, ale jeśli my tego nie wykonamy, jeśli nie udowodnimy, że może zaufać urzędnikowi, że możesz zaufać politykowi, tak, że naprawdę, no, panie redaktorze, no po co, czy mnie ktoś byś przykupił, ktoś by mnie jakiekolwiek pieniędzmi na przykład, czy mnie ktoś by przykupił, nie wiem, jakimiś wymarzonymi wakacjami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest grupa polityków, grupa ludzi, że chce dobra, chce tego dobra ogólnego, bo dla nas, dla lekarza największą zapłatą jest uśmiech uzdrowionego pacjenta. To jest największa zapłata. Ale... Tak samo tutaj dla polityka powinno być tak, że jeśli stworzy system sprawiedliwy, równy, że każdy będzie mógł mieć oczywiście zastrzeżeniem takim, że to nie jest tak, że ktoś grał, jak to zawsze mówię, pięcioma asami, zgarnął pulę, całą pulę i teraz mówi, a teraz nie ma już tej puli nikogo, już nic nie można wziąć, a teraz gramy uczciwie, już będziemy teraz uczciwymi ludźmi. No nie, to też trzeba pewnych każda rozliczyć. Każda kandydatka na MIS twierdzi, że chce pokoju na świecie i dobrobytu ludzkości.
I wie pan, i to jest to, że Platforma też wiele rzeczy obiecała. A co zrobiła? No panie pośle, Senatu, dlatego, nie ma likwidacji Senatu. To ja jednomandatowe okręgi wyborcze nie mają. Cztery razy tak było. I co zrobili? I co, nic nie zrobili. No co zrobili? Zmienili te podpisy. 750 tysięcy podpisów wzięli. I co jeszcze mało tego? Ale proszę zwrócić uwagę, czy pan by miał odwagę, albo czy ktoś by pomyślał, że ten, który założył Platformę Obywatelską, Olechowski, Andrzej Olechowski, co powiedział niedawno, że cztery razy tak, co powiedział? Że to były ćwiczenia, że to po to, żeby oni się nie kisili, żeby żołnierze Platformy Obywatelskiej nie kisili się w domach. To były ćwiczenia. Ma, czyli ma pan zaufanie do takich ludzi? Pośle, I miał pan zaufanie przez 8 lat do takich ludzi? Świętej pamięci Maciej Płażyński też współzałożył. Cztery razy tak. Obywatelskiej został Donald Tusk, tylko z nich wszystkich. A trzy razy jeszcze było 15, trzy razy było jeszcze 15. VAT, CIT i... Okej, wszystko wiemy. I nic nie ma. I 15 miało być, i co? Żadnych szanownych ustaw. I proszę zwrócić uwagę, że 8 lat ludzie zaufali. Ale przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość i co nam powiecie, że 8 lat Platformy trzeba sprzątać 3 lata po Platformie, a potem zobaczymy? No szczerze mówiąc też, panie doktorze, się tego obawiam, żeby nie było coś takiego, że tylko cokolwiek nam się nie uda, albo nie będzie się udawać, to powiemy, a oni 8 lat i tak dalej. Ja też bym nie chciał tej retoryki. Bo przyjdzie Kukiz i po prostu was zamiecie pod dywan historii, tak, tyle was będzie. I tu pan ma rację, panie doktorze, też nie chciałbym, żeby było coś takiego. No chciałbym, żeby był audyt taki wewnętrzny, zewnętrzny, czy tam audyt jakiś, żeby policzyć to wszystko, tak? I niektórych rozliczyć tak samo. Tak natomiast też bym nie chciał, żeby czasami za 2 lata, gdybyśmy oczywiście, daj Boże, gdybyśmy wygrali, tak, ale no to przecież ja mówię, jestem. No ale w tej chwili nikt nie daje większych szans. Pokory, wie pan, że to różnie bywa. No dobrze, natomiast pewni... ale też bym nie chciał, żeby za 2 lata, załóżmy, rządów i byśmy zaraz mówili, wam to się nie udało. No ale ci 8 lat rządzili, też im się nie udało. Też bym nie chciał takiej retoryki. No tak, ale dzisiaj słuchałem, bo to jest bardzo głupie. Już nie pamiętam, czy Justyna Pochankę, wasza media mainstreamowa, ale powiedziała jedną rzecz, że do tej pory cały czas Polacy mówili, że jest tak źle i żadna partia nie zasługuje na to, żeby rządzić więcej niż 4 lata. Jak rządzą 8 lat, to mówią, że się zasiedzieli. Widzi pan, to taka trochę niekonsekwencja, bo przecież tyle lat mówiliśmy, że rządy się nam zmieniają jak rękawiczki, premierzy przychodzą i odchodzą, a lodówka jest pusta jak w waszej reklamówce z 2005 roku, którą przekonaliście Polaków do siebie. No, oni przekonali, oni pójdą na wybory, pamięta pan. I teraz się okazuje, że Hadacz to jest stary znajomy pana Bronisława, pani Joanna od Krzyża i pani Jowita. Jowita Kacik okazuje się, że znajoma pani Joanny od Krzyża. Teraz być może pan Sienkiewicz podpalił budkę. Teraz to jeszcze. No i takie to. Panie pośle, ostatnie pytanie. Jeszcze ten nagle w Toruniu zamach i okazuje się, że znane policji też nagle do ProLife się zapisał, nagle ni z gruchy, ni pietruchy i niby ulotkami ProLife zamachnął się na prezydenta. Nie ma lepszego. To też jest taka dziwna, oczywiście teraz znowu będzie teoria spiskowa, ale proszę to połączyć, to zaczyna być bardzo groźne, to już nie jest śmieszne, to już bardzo straszne. Nie ma kogoś lepszego od Jarosława Kaczyńskiego? Nie ma nikogo lepszego. Pan Jarosław Kaczyński, proszę mi wierzyć, gdybyśmy tutaj siedzieli razem, to po pół godziny by pan się przekonał do pana Panie pośle, Jarosława Kaczyńskiego. Panie pośle, możemy zrobić eksperyment, ale mam wątpliwości. Nie tylko, że człowiek z wartościami, no to, że bardzo dobry polityk, ale to jest bardzo dobry człowiek. Panie pośle, wszyscy mają jakieś wartości. No nie jesteśmy wszyscy złodziejami, ale z drugiej strony... Ale te wartości trzeba pilnować i trzeba je fundamentalnie chronić. Ten internet, bo tak wszyscy mówią, że Bronisław Komorowski to przez ten internet, ale ja trochę wczoraj w internecie pogrzebałem, to wszyscy się boją, że jak Andrzej Duda rozpoczął swoją, że tak powiem, zwycięską wędrówkę od wizyty na Jasnej Górze i teraz wróciła sprawa sporu o krzyż na placu, no to wszyscy się boją, że jak wygra Jarosław Kaczyński, to dzień w zakładach pracy będziemy zaczynali od znaku krzyża. Widzicie, że ci młodzi tak, owszem, popierają was, bo chcą zmiany, bo wolą zastąpić śpiącego Bronisława Komorowskiego aktywnym i rzeźkim Andrzejem Dudą, ale to może tylko na tym się skończyć. Panie doktorze, wolę, żeby mój prezydent pojechał najpierw na Jasną Górę do serca duchowego Polski, do królowej Polski,
niż na przykład ma od razu jechać na pierwszą wizytę na Białoruś czy do Putina. Tak? A gdzie pojedzie Andrzej Duda? Ja nie wiem, gdzie pojedzie Andrzej Duda, ale mówię, wolę i ja bardziej zaufam takiemu prezydentowi niż ten. Aczkolwiek oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie mamy państwa wyznaniowego i nikt tutaj nie twierdzi, Prawo i Sprawiedliwość też nie jest partią religijną, nie jesteśmy też partią wyznaniową. Mamy w swoich szeregach nawet byłych członków PZPR-u, no, aczkolwiek... Jarosław z Warszawy dzwoni do pewnego radia. Także mamy, także tutaj panie nie pośle. Ma. Oczywiście ja nawet dzisiaj udzieliłem takiego wywiadu i nawet napisałem i powieliłem no, pewną w deklaracji, co my musimy tylko przestrzegać, jeśli przyjmujemy na członka do Prawa i Sprawiedliwości. A macie chętnych? No myślę, że zaraz mamy. Będą. Znaczy, jest, mamy dużo, ale jednocześnie mi się wydaje, że teraz też jest taki panie, okres, panie pośle, gdzie... Panie jedną zaległość. Jaką? Andrzej Duda miał przyjechać do kogo, żeby nie przyjechał. Kiedy przyjedzie? Ja już tutaj mówiłem komuś, tylko nie pamiętam komu. Zapewniałem, no, że, mówił, w trakcie kadencji prezydenta NP będzie w Kołobrzegu. No taki przypadek może się nie, ale zdarzyć, jechaliśmy, no. Jechaliśmy tutaj nieopodal Kołobrzegu, nie mogliśmy naprawdę wjechać tutaj. Jak nie? Do Koszyna, korki były? No ale za to zaprosiłem no, radio Kołobrzeg. Nas pan nie zaprosił. No właśnie, no właśnie nie mogłem tyle zaprosić. Bo ja mógł... Musiał pan odtworzyć tylko nasze ostatnie spotkanie. No tak, ale była prośba pierwsza chyba od... Nie, pierwsza od... była od nas. Radio Kołobrzeg i to był wyjątek jedyny, że w Dudabusie był bezpośrednio... No, a nam pan obiecał. Bezpośrednia transmisja z radia... Zapiszemy to sobie. Z Dudabusu. No i to było między trasą między Kołobrzegiem a Koszalinem. I zapiszemy to sobie. Nam pan obiecał? Nie, to... No jak tak będziecie obiecali w wyborach, to ciężko to widzę. Będziemy w Kołobrzegu, na pewno będziemy w Kołobrzegu. Przygotujemy wizytę pana prezydenta Dudy. Na pewno będzie to wizyta taka satysfakcjonująca, dlatego że oczywiście będzie musiał troszeczkę nadrobić czas, który no, nie był rzeczywiście w Kołobrzegu, bo... Chyba nigdy nie był. Nie był, no właśnie mówił Radio Kołobrzeg, mówił, przypominał o tym w latach młodzieńczych, był tutaj z narzeczoną, swoją przyszłą żoną. No i nawet padło pytanie, gdzie się pocałowali, czy na molo, czy na główce, nie? I okazało się, że tam i tam. No. Pozwól Czesław o sprawy sprawiedliwości naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.